To jest podcast muzykalności, odcinek 5. Będąc mieszkańcem naszego kraju, zapewne przynajmniej raz w życiu miałeś okazję wziąć udział w imprezie weselnej. Będąc muzykiem, być może również grywasz na takich imprezach lub prowadzisz zespół regularnie obsługujący wesela i bankiety. Jeśli chciałbyś, by Twój sezon występów weselnych nie był maratonem i walką o przetrwanie. Jeśli zastanawiasz się, jak zorganizować pracę swojego zespołu, tak, byś ty jako szef, klient, z którym pracujesz i muzycy, z którymi grasz, byli zadowoleni w takim samym stopniu, lub jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda przebieg dobrze, muzycznie zorganizowanej imprezy, od kuchni, nawet dosłownie, to opowie o tym mój dzisiejszy gość muzyk i założyciel zespołu Saks and Six, Marcin Odyniec. Z tej strony Tomasz Linka. Bardzo mi miło, że słuchasz kolejnego odcinka podcastu Muzykalności. Choć odcinek może wydawać się trochę długi, to polecam, żebyś został z nami do końca. Jeśli już grasz lub zastanawiasz się nad graniem zarobkowym, to znajdziesz tu wiele dobrej praktyki której wprowadzenie tobie jako muzykowi bardzo ułatwi życie. Co więcej, Marcin mówi też o tym, jak ułatwić sobie pracę, jeśli tego typu zespołem zarządzasz. Nie przedłużając, zapraszam Ciebie do rozmowy z Marcinem, a po tej rozmowie pojawi się jeszcze na chwilę solo, by podzielić się z Tobą własnymi wnioskami. Uszanowanie, Marcinie. Uszanowanie, witaj. Zwykle na początku. Podczas rozmów z moimi gośćmi zadaje mi takie pytanie na temat tego, czym się zajmują, co robią na co dzień i tak dalej. Ale pomyślałem, że ponieważ mamy tutaj człowieka z tak zwanej branży, to chciałbym cię zapytać tak na rozgrzewkę, bez jakiego utworu nie może się odbyć żadne dobre wesele? Bez stolat. To znaczy tak, to jest zabawna historia w sumie, dlatego że w większości krajów na świecie, takich zachodnich, nie śpiewa się 100 lat, jest Happy Birthday albo coś w tym rodzaju. Urodzinowe, okazjonalne piosenki. Natomiast przy toastach, to, to jest właśnie to różnicowstwo międzynarodowe albo zagraniczne lat polskich, że jest dużo toastów, dużo przemów i po prostu jest wznoszony toast. Na koniec przemowy czy Wszyscy piją zdrowie. Eee, no, mówimy o ich weselach, więc tutaj młodej eee, pary. No i w tym miejscu nie za bardzo można śpiewać 100 lat. Oni nie bardzo rozumieją. To, zamiast wypić zdrowie, to jeszcze jest jakieś śpiewanie, nie wiadomo czego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z racji na to, że jednak robimy imprezy w Polsce, To to są zazwyczaj mimo wszystko międzynarodowe imprezy, gdzie są też goście z Polski. No i to jest forma też pokazywania jakiejś naszej tradycji, naszej kultury, więc faktycznie nawet nie próbujemy na siłę tego przemycać, tylko wręcz jest takie oczekiwanie i goście z zagranicy, gościom się to podoba, tak jak łapią słówka, to i śpiewają z nami, i uczą się tam prosto śpiewać to 100 lat i jakimś takim akcentem jest bardzo, i to, i to budzi bardzo pozytywny nakład, wtedy emocje. Super, ok W tym odcinku prowadzimy głównie o dwóch rzeczach. O tym, jak ty zorganizowałeś funkcjonowanie swojego zespołu muzycznego, o tym, jak poukładałeś relacje z zespołem i z funkcjonowaniem firmy, bo trochę już ta firma jest na rynku. Porozmawiamy też o tym, jak przetrwać czas intensywnych wyjazdów, grania na weselach, grania na eventach. Na te i inne pytania odpowiemy i z perspektywy Twojej, jako osoby, która takim zespołem zarządza, oraz też z perspektywy takiego. W cudzysłowie szeregowego muzyka. Zanim zaczniemy, opowiedz trochę o sobie, powiedz czym się zajmujesz na co dzień, skąd jesteś, jakie jest Twoje muzyczne doświadczenie poza właśnie zespołem Saxon Six, o którym będziemy zaraz rozmawiać. Generalnie jestem a, a, muzykiem, a, który dość późno zajął się profesjonalnie muzyką. Ja zacząłem się uczyć grać w szkole średniej dopiero i to wieku 18 lat, jako dorosły człowiek, a wcześniej muzykowałem. Umówmy się, tak. Takie granie na gitarze i takie proste raczej e, sytuacje domowe. E, no, Funkcjonuje głównie w Warszawie. Tutaj się urodziłem, tutaj e, mieszkam z rodziną, e, aczkolwiek e, oczywiście gramy w całej Polsce. E, do tej pory się nie zdarzały wyjazdy zagraniczne Bendem, aczkolwiek e, nawet. E, Pojawiały się takie zapytania, takie oferty, wyceny, więc często jest tak, że muzycy z Polski gdzieś tam jeżdżą, nawet gadając eventowo czy, czy, czy weselnie w okolice, do, do okolicznych krajów, za granicę. No to wynika na przykład z dość dużej Polonii, chociażby w Niemczech, czy, czy, czy w takich krajach ościennych, ale gdzieś tam zachodnich i, 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 i często Polacy tam robią imprezy, więc się wyjeżdża. Czyli twoje doświadczenie, takie muzyczne zaczęło się właściwie tak, powiedzmy, profesjonalnie od 18 lat. Czy nie jesteś muzykiem, który grał od dziecka i mhm. uczył się w milionie szkół muzycznych? Właściwie to moja edukacja muzyczna się wtedy zaczęła, doświadczenie muzyczne trochę jeszcze później, dlatego że ja zacząłem grać, uczyć się na saksofonie w wieku 18 lat, więc pracować w zawodzie jeszcze później, gdzie wielu moich kolegów z branży funkcjonowało już e, na rynku muzycznym, Hałturniczym, tak go nazwijmy. To jest w ogóle bardzo dobra nazwa. I grał tak zwane joby w wieku 14 lat. 13 lat. I to jest jakby standard. Ktoś już szło, umiał coś tam zagrać na instrumencie, no to nawet jak chodził do szkoły muzycznej, to grał sobie imprezy. Ja to zacząłem w wieku już do, dość dojrzałem. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie szkoły skończyłem, to rzeczywiście skończyłem i średnią szkołę muzyczną, i wyższą uczelnię na saksofonie. Oprócz tego gram um, bardziej riffowo na gitarze, nie jestem solowym gitarzystą, ale na tyle no jestem takim samoukiem, ale na tyle jestem ogarnięty, że, że mogę pełnić taką funkcję muzyka towarzyszącego w zespole. Um, i życie zawodowe też mnie przekonało do tego, żeby iść w kierunku e, zabawy z różnymi instrumentami. Taki, bycie trochę takim multi więc zdarza mi się gdzieś dośpiewać chórki w zespole, zdarza mi się grać. E, o, to jest też ważny epizod, ciekawy. E, byłem w ognisku muzycznym, grałem na fletach prostych w ogóle. To w sumie. To się przydaje na kontraktach, potem. <laughs> w, sumie, w sumie miałem do czynienia z jakąś edukacją taką prostą, może, ale, ale wcześniej muzyczną. No i co? I, i to też jest taki, ta, takie coś, z czym można nie wychodzić, bo tu w zasadzie no mówmy się, grając muzykę jazzową, rozrywkową, popową, e, ciężko z fletami prostymi się przebijać. To jest śmieszny instrument. Instrument, na którym można nosem grać, ale, ale faktycznie można wykorzystywać nawet taki śmieszny instrument do jakiegoś tam show, żeby było ciekawie. Czyli jesteś właściwie nie Saksofonistą, nie flecistą, nie gitarzystą, tylko jesteś muzykiem. Mówiąc szerzej. Tak, chociaż niektórzy mówią muzykantem. No właśnie. A propos zespołu, który prowadzisz, czy wy jesteście orkiestrą, bandem, muzykantami, kapelą, czy zespołem? Wiesz, co to tak naprawdę zależy od tego, kto o nas mówi. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo e, często. Gracie na weselach no tak. i na eventach. Oczywiście, no każdy z nas robi wiele rzeczy. No To też nie jest tak, że że gramy, że to jest zespół stricte weselny i to też nie jest tak, że gramy wszyscy, którzy gramy w tym zespole, tylko w tym zespole. No bo też można rozróżnić tutaj. Wiele zespołów grających na weselach to są e, ludzie, którzy w tygodniu mają jakąś pracę zawodową, często zupełnie niezwiązaną z muzyką i są... A lubią grać, grają lepiej lub gorzej i sobie w weekendy dorabiają. I to, to naprawdę bardzo różnie działa. Do tego jeszcze dojdziemy, ale powiedz mi jeszcze właśnie o samym zespole. W sensie będziemy rozmawiać o tym, jak to jest z pogodzeniem tej tak, pracy tak. muzyka, i tak dalej. Jak długo istnieje zespół? Kto jest w składzie, czy skład się zmieniał na przykład na przestrzeni tych lat? Skład się zmieniał. Skład się zmieniał. To też wynika z koncepcji. Wszyscy jesteśmy zawodowymi muzykami. To nas trochę wyróżnia. To też powoduje, że nie jesteśmy zespołem stricte weselnym. Skład to jest 6 osób, minimum, czyli trzymamy się tego, że. To, to jest taka moja zasada. Yy, z którą też yy, nie jest łatwo iść przez życie chałturnicze. Dlatego, że chcemy grać w stricte na żywo. Do tego stopnia, żeby nawet nie mieć jakichś tam lupów, yy, tak zwanych aranży, różnie to jest nazywane branży, i profesjonalni muzycy często korzystają z jakichś takich do, dodatkowych rzeczy gdzieś tam granych muzycy, którzy słuchają nas, to, to wiedzą, co to jest SPDS, co to są jakieś takie ścieżkowo-odtwarzacze i gdzieś to jest normalne, że profesjonalne, nawet zespoły artystyczne grają z takimi rzeczami. Ja sobie wymyśliłem, że wszystko, co jest zagrane, co słuchaj z głośnika, jak my gramy imprezę, jest zagrane na żywo. Więc mamy perkusistę, który oczywiście może korzystać też z elektronicznych zabawek, ale ma pewne akustyczne. Mamy basistę, który również może użyć też syntowego basa jakiegoś tam z klawisza, ale generalnie gra na basówce. Mamy klawiszowca, który również jest nie tylko pianistą, nie tylko radzi sobie świetnie z fortepianem, ale również potrafi ogarnąć syntowe sytuacje, takie typowo klawiszowe. Mamy gitarzystę, który jest dobrym solowym gitarzystą, ale też śpiewa, jest solowym wokalistą. Jestem ja, taki człowiek, tak jak się śmiejesz, człowiek orkiestra, który robi wszystko. Oczywiście założenie było takie, że grał głównie na saksofonie, ale z racji na właśnie takie podejście, żeby być jak najbardziej wszechstronnym zespołem i mieć jak największe możliwości. Um, gram też, są gitary, numery rokowe, gdzie gram na gitarce, długą gitarę. Są numery, gdzie gram solo, saksofony. Są numery, gdzie są potrzebne brasy i Grześ gra z klawisza brasy, Ja mu towarzyszę, więc robimy coś ala la sekcja dęta. Są numery, gdzie ja nie mam żadnego zadania. Przyda się, żeby ktoś pograł jakiejś marakasie, tamburynie, czy zaśpiewał chórki, prawda? Dośpiewał jakąś warstwę i takie rzeczy robię. Też prowadzę imprezy, ale jest, nie, jest, nie mogę. Teraz jest najważniejsza osoba ever, czyli oczywiście wokalistka. Gwiazda to jest osoba, która ma zadanie w zespole najważniejsze i pełni, można by powiedzieć, najmniej ról, bo ona nie nosi sprzętu, nie biega między gośćmi. A, oczywiście jest to w naszym przypadku te, W tym momencie i mam nadzieję, że jeszcze długo Fenomenalna wokalistka Monika Kręt a, Którą uwielbiamy Która jest mega w ogóle też osobą, osobowością Co naprawdę wśród wokalistów I wokalistek bywa różnie Czas jest tak, że ktoś świetnie śpiewa A komunikacyjnie jest ciężko e, I to bardzo No i to, że jesteśmy przyjaciółmi oprócz tego I naprawdę się świetnie razem czujemy I spędzamy dobrze czas a, No to na scenie to też Widać i to się udziela Słuchaczu. A jak długo istniejecie jako zespół? Od 2010 roku. Okay. A jeszcze pytałeś o zmiany w składzie. To tak szybciutko nadmienię, że w zasadzie w tym momencie od, z pierwotnego składu zostałem tylko ja. Także e, dużo tych zmian nie było. Gramy w stałym składzie generalnie, aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że. To też jest szukanie, nie w trakcie. Wiesz, no, jesteśmy, te, tak jak ty, wiesz, muzykami, a każdy z nas e, też szuka różnych rozwiązań i nie zawsze chcemy na całe życie się dać zaszufladkować. I to często te zmiany w składzie nie wynikają nawet z tego, że ktoś, yy, że, że się w ogóle pokłóciliśmy albo rozstaliśmy w jakiejś atmosferze. Nie, absolutnie nie. Często to w ogóle wynika z tego, że ktoś rozpoczyna jakąś nową drogę, chce coś zmienić. A propos tych zmian w składzie, to granie wesel w Polsce dla wielu muzyków to jest temat tabu. Dla jednych to jest zło konieczne, dla innych to jest chałtura albo powód do zakłopotania. Dla innych, tak jak dla ciebie, jest to sposób na życie. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się prowadzić właśnie taką muzyczną działalność, a nie zostałeś na przykład muzykiem orkiestry albo nie wyjeżdżasz na kontrakty? To akurat trochę kwestia, można powiedzieć, los tak chciał. Bo ja nie ustawiłem sobie założeń jakichś konkretnych, jak zaczynałem edukację. Zwłaszcza, że zaczynałem to na tyle późno, że to była forma eksperymentu w które się bardzo mocno zaangażowałem i dużo pracowałem rzeczywiście samodzielnie, ćwicząc i pracując z instrumentem i w ogóle byłem maksymalnie zaangażowany w edukację muzyczną, jak tylko mogłem, wiedząc, że zaczynam bardzo późno. Ale wiesz, to jest tak, że rzeczywiście założenie jakby zespołu było efektem tego, że już grałem w jakichś zespołach i mi się to nie podobało. Po prostu czułem się z tym źle, już miałem rodzinę, już mi się dziecko, wiesz, urodziło i wiedziałem, że muszę. To też takie życiowe po prostu muszę utrzymać rodzinę, coś robię, nie podoba mi się, więc albo przestanę być muzykiem zajmę się czymś innym, a też innymi rzeczami się w życiu zajmowałem, więc pewnie bym mógł. Albo jeżeli mam być muzykiem, to muszę iść jakąś drogą, którą już mam w jakiś sposób przetartą, sprawdzoną. A przez to, że yy, byłem. Yy, dosyć radzącym sobie muzykiem, takim wchodzącym w składy, grając na ucho. Ja mam słuch harmoniczny bardzo dobry, więc nie musiałem mieć wielu lat edukacji, żeby improwizować, tylko proste melodie grałem po prostu na ucho i cały czas oczywiście tak jest, radziłem sobie bez problemu, więc wiele zespołów dzwoniło do mnie na zasadzie takiej wiadomo, że on przyjdzie i zagra. Czyli zanim założyłeś Sax Six, to już grywałeś? Tak, niestety tak. tak no nie, 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 mówimy o, o weselach, tak? tak. Niestety tak. Okej, okay. no i powiedz właśnie, jak to jest od strony bycia muzykiem? Jakie trudności napotykasz w graniu na weselach? So, du du dużym problemem jest właśnie to, co powiedziałeś, że to jest żadna chwała, wręcz wstyd. Bo przychodzisz grać do zespołu, w którym e w ogóle nie liczy się e warsztat, to, że masz jakoś muzycznie coś do powiedzenia. E, że masz e, jakiś pomysł. E, wręcz e, chodzi o to, żeby e, tylko spędzić jakoś czas, wyciągnąć te pieniądze, a najlepiej przy okazji jeszcze się napić, najeść napić. I, I to jest bardzo ciężkie w większości sytuacji weselnych. To nie tylko zespoły, ale również e, dj i, e, no i sz, szeroka gama usługodawców. I Muzycy, którzy chcą jednak zarobić, dorobić w sezonie takim jak wakacyjny, trochę nie mają wyboru, no bo nawet jak grają w orkiestrach, w zespołach kameralnych, czy jazzowo, czy klasycznie, okazuje się, że w lipcu, w sierpniu, poza festiwalami większymi, to raczej nie ma za dużo wydarzeń, bo studenci wyjechali, bo nie ma koncertów klubowych, bo wiele różnych rzeczy, bo nie ma eventów. Więc te wesela są trochę taką, takim smutnym obowiązkiem i karą. I w związku z tym wielu muzyków po prostu robiąc to robi to tylko i wyłącznie w celach a, po prostu przytulenia jakichś pieniędzy i... bo muszę. Bo przecież cały rok muszę mieć na, na chleb, prawda? A im więcej mamy zobowiązań jako muzycy, bo jeszcze będąc w szkole, tak jak, często w ogóle zespoły takie weselne biorą do składów Chłopaków, którzy gdzieś tam są w szkole i traktują to naprawdę dorywczo. No. Czyli wtedy w ogóle nie ma mowy tak naprawdę o zespole? O ludziach, którzy w jakiś sposób się dogadują, albo chociaż trochę lepiej się znają, że ta relacja jest inna niż po prostu, że spotykamy się na tak zwanym jobie. Trochę tak. No wiesz, nie chcę tutaj oceniać oczywiście relacji między ludźmi. Bo często to jest tak, że są ludzie, którzy się znają, lubią i personalnie nie Ale może. O, można ocenić tutaj e, walory wykonawcze, nie? czyli nie ma chemii, to nie jest koncert, nie ma uczucia tego, że ci ludzie chcą razem coś zrobić, tylko przychodzą coś odbędnić, ale to jest na każdej płaszczyźnie, bo to jest również na płaszczyźnie profesjonalnej i tu można nawiązać do naprawdę y, cover bandów, które z, mówię specjalnie, używam określenia nie zespół weselny, tylko cover band, Spalsz, spol, spalszczając. Czyli sproszczając oczywiście cover band, bo, bo tak w po polskim języku nie mamy za bardzo takiego trafnego określenia. I wiesz, i masz y, zespoły, które grają na fenomenalnych eventach. Jest y, znana, rozpoznawalna wokalistka, a muzycy oczywiście fenomenalni, świetni są złapanki. Oni grają, wiesz, na każdej imprezie jest inny skład i yy, oni też zarabiają. Jak ma koncert yy, z y, Anią Dąbrowską czy z kimkolwiek innym, to gra koncert, ale jak ma w, wolną sobotę i jest do zagrania tak zwany cover, no to spoko. Lub tak zwany kotlet. Lub, tak, tak. Albo koncert z yy, obiadem. Niektórzy jeszcze nazywają <laughs> różnie. Więc yy, to, to jest. No i wiesz, i teraz mówimy o zespołach weselnych, ale te ci muzycy grający za, jako side w różnych składach, naprawdę koncertowo i zawodowo, też jakoś nie, nie bardzo się chwalą tym, że grają w cover Będzie, nawet jeżeli to jest prestiżowy, agencyjny band, bo to jest dla nich tylko zarobek taki. No właśnie, ja też tak, oczywiście też mam swoje jakieś przemyślenia ten temat, i doszedłem do wniosku, że to jest taka podstawowa różnica między koncertem, a taką, takim występem użytkowym, jakim jest wesele, event czy występ cover bandu, że na koncert przychodzą ludzie po to, żeby posłuchać ciebie jako ciebie, czyli chcą przyjść na przykład na Marcina Odyńca, bo znają go, wiedzą jaka to jest marka, a z kolei na wesele, czy właśnie na imprezie firmowej to właściwie ci ludzie są tam, bo, no bo są, chcą, chcą się pobawić, więc ty czy ktoś, kto gra jest takim Dodatkiem, który ma tą zabawę zapewnić, ale nie jest to aż tak istotne, kto to tak naprawdę jest. No tak, tak, tak czy wiesz? No, prawda? I teraz jeszcze jest jeden, jedna rzecz, bo człowiek, który idzie na koncert, no to idzie na wybranego artystę. Nie na przykład z nastawieniem, żeby być tańczył, tylko z nastawieniem, że posłucha sobie Nika Kejwa. i jeszcze będzie miał przeżycie duchowe. A człowiek, który idzie na imprezę, idzie z nastawieniem, ja chcę się dobrze bawić. E, oczywiście, jakiś alkohol, znajomi lub nieznajomi, bo to może być też yy, na weselu, mogę być osobą towarzyszącą i nikogo nie znacie. I takie osoby yy, fajnie, żeby też się bawiły. Więc. Yy, Nagle się okazuje, że y, artysta robiący jakąś y, swoją solową twórczość może być bardzo hermetyczny i ma swoją publiczność, która przychodzi jest zachwycona. I Teraz zrób coś takiego na weselu. I jest, impreza jest klapą totalną. Tak jest położona. <laughs> więc ten zespół musi być dużo bardziej elastyczny. E, i, I tak naprawdę, y, ja czasem sobie tak myślę, bo też mi się oczywiście zdarza grać koncerty i, i artystyczne rzeczy. Z racji na to, że akurat cover band Saxon Six jest moim zespołem, ja go prowadzę, on pochłania dość dużo czasu, zarówno jeżeli chodzi o grania, bo dość dużo gramy. Nie tylko wesel, ale też różne imprezy, więc e, ciężko jest mnie wziąć do innego składu na stałe, bo tym zespołem się zajmuję i też muszę w nim być. Ale e, oczywiście działam artystycznie, więc mam dość dużo też doświadczeń takich i e, to, co jest, e, to co bardzo wyróżnia, to czasem sobie myślę, że nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że człowiek, który umie zagrać wesele, zespół, który umie zagrać dobrze wesele i zrobić z tego naprawdę świetną imprezę, tak, żeby ludzie z jednej strony się świetnie bawili, z drugiej strony mieli dobre wrażenia estetyczne, z trzeciej strony niektórzy, którzy nie lubią wesel, nie lubią zespołów weselnych, żeby poczuli na tej imprezie, że jeszcze czego posłuchać, jak, trochę jak na koncercie, a ci, którzy w ogóle się nie znają na muzyce, w ogóle disco polo najlepiej tylko, prosty rytm, żeby też się pobawili, to, to, to jest dopiero zadanie, bo to jest, trzeba być no, i uniwersalnym i e, zagrać dobrze, czyli być dobrym warsztatowo, ale również nie przyjść obrażonym, że ja gram tutaj za karę, bo muszę, tylko dobrze się bawić, czyli tak naprawdę zagrać wesele, jakby się grało koncert po prostu z najfajniejszym składem, z najlepszą muzyką na świecie, nie wiem. Z tak. Dawidem Podsiadło po prostu. Jest to kwestia właśnie tego nastawienia. Też w pierwszym odcinku, w którym rozmawiam z Marcinem że to na temat kontraktów muzycznych, on też właśnie mówi o tym, że nie jest takie proste granie tak zwanych, właśnie, autor, bo tak naprawdę musisz być uniwersalny. Łatwiej jest być, powiedzmy, relatywnie łatwiej jest być artystą, mieć swoje grono odbiorców, może ono jest mniejsze, ale jest takie, które rzeczywiście przychodzi na ciebie i chce po prostu usłyszeć to, co im zaproponowałeś wcześniej, czy to na YouTube, czy to gdzieś na jakiejś stronie internetowej, na której mogą cię posłuchać. A tutaj po prostu przychodzą ludzie z tak zwanej łapanki i teraz musisz tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. I ten wujek, który tam wiadomo marzy o walczyku jak tego walczyka nie będzie, to po prostu impreza położona I, i młodzi, którzy chcą, którzy wiadomo najczęściej jest tak, że chcą no coś, no niekoniecznie może tam tego Zenka Martyniuka, ale no, może jeden utwór wiesz, musi polecieć albo, albo żeby, żeby dogodzić po prostu, wiesz, temu właśnie wujkowi. Yy, dobra, ale po, porozmawiamy jeszcze o, o innej sprawie. Jak to wygląda od strony prowadzenia zespołu? To znaczy, jakie trudności Ty, jako osoba, która już od prawie 10 lat prowadząca taki zespół, napotyka? To też są rzeczy, których w ogóle nie brałem pod uwagę, zaczynając yy, działalność, czy tak to nazwę. Yy, I to jest zresztą bardzo dobre, że, że pewne rzeczy się robi małymi krokami. W tym momencie to wygląda tak, że. Yy, Dużą trudnością jest to, że jest masa pracy, która pochłania czas człowieka, która jest zupełnie niezwiązana z muzyką. I moi kochani koledzy, na przykład zespołu mojego, to bardzo mocno doceniają, i to jest dla mnie świetne, nie? że oni rozumieją to, że stawki w zespole są ustawione w jakiś sposób. I dla nich jest oczywiste to, że jakby tak podzielić, zobaczyć, ile kto zarabia, jaka jest suma zespołu, no to każdy może policzyć. To to nie jest tajemnica, że ja w cudzysłowie zarabiam dużo więcej. Ale prawda jest też taka, że rzeczywiście yy, dzielimy obowiązki, ponieważ ja to jest. I uważam, że to dobrze działa, że to jest mój zespół. W tym sensie, że w kwestiach muzycznych, w kwestiach wykonawczych czy tego, co się dzieje na imprezie, każdy ma równe zdanie, każdy może przyjść powiedzieć, co uważa jeżeli wokalistce się jakiś numer nie podoba po prostu się źle z nim czuje to szukamy innego kawałka i czasami bywa tak, że gramy numer, który jest fajny który ktoś poprosił, żebyśmy przygotowali, ale gramy go raz i dochodzimy do wniosku mimo, że włożyliśmy w niego czas, energię, pracę aranż zrobiliśmy, odkładamy go i nie gramy dalej to pokazuje tylko przykład, że nie może być tak, że jeżeli jest zespół, i to często się dzieje w takich zespołach małych, playbackowych, weselnych, że jest szef, który trzyma twardo ręką, można się wódki napić wprawdzie, ale on wszystko robi po swojemu i ma wszystkich innych w nosie. A tu jednak bardzo dużą jakość uzyskujemy przez to, że wszyscy czujemy się zespołem, ale trzeba tak po pierwsze zrobić promocję, która w przypadku gr będu grającego na żywo, sześcioosobowego, nie jest łatwa. Bo często, y, ja też, to jest ciekawoska, ale jeszcze o tym nie wspomniałem, jestem też DJ-em. I w ogóle DJ-ką amatorsko zacząłem się zajmować wcześniej, niż grałem na saksofonie. <grych> więc oczywiście nie robiłem tego bardzo zawodowo, ale radzę sobie z tym na tyle dobrze, że miksuję, że zgrywam numery i więc jako również konferancer, którym również jestem, mogę robić imprezę w całości dj i robiłem nie, niejednokrotnie. I nawet z powodzeniem, bo ja jeszcze mogę zrobić szalony live act. Nikt się nie spodziewał że ten gościu, ten DJ ciebie w środku imprezy po trzech godzinach nagle wyjmuje saksofon gra solo do, do muzy i w ogóle jest szały. Jak, jak to możliwe, nie? Ehm, i, więc, więc to też... W... Ja też miałem okazję widzieć, jak ty grasz na dwóch saksofonach naraz. Tak, no co takie cyrkowe sztuczki. Ja się śmieję małpa w cyrku. E, ale to są właśnie rzeczy, takie drobiazgi, czy, czy to, że z gośćmi wiesz, yy, śpiewasz kawałek, że rob, zespół robi stop time i goście wchodzą, śpiewają refren, zaczynają z nami klaskać. To trzeba poprowadzić, trzeba złapać z nimi kontakt, ale oni wtedy czują, że jesteśmy tam dla nich. I, i to są ważne rzeczy, no ale jest miś, milion yy, dużo łatwiejszych sposobów, bo jeżeli ja bym miał pracować jako DJ, to po pierwsze zrobić ofertę jest bardzo łatwo. Zrobić miks w domu, nagrać się i pokazać, że umiem miksować. Yy, żaden problem. Przez godzinę mogę siedzieć, miksować numery i wysłać to klientom. Nagrać siebie, wiesz, jakimś aparatem, telefonem na imprezie, jak prowadzę, żaden problem. A zrobić dobre, jakościowo, nagranie zespołu, gdzie chcemy, żeby ludzie mieli dobre odczucia, no to może postawić aparat na. Wiesz, tobie nie muszę tłumaczyć, ale opowiadam, bo to też ja przepraszam, że też rozmawiam, rozmawiamy tak, ja, o rzeczach oczywistych mówię. Zresztą że... no nie każdy też jakby jest w tej branży, tu chciałbym, A. żeby też osoby, które nie mają okazji Brać udział w takich imprezach, żeby wiedziały w ogóle, jak te realia wyglądają. Tak, no bo wiesz, za, za, dla zawodowego muzyka to są rzeczy oczywiste, ale jednak ofertę przygotowujesz, przygotowujesz dla kogoś, kto może być melomanem, ale nie wie, jak to działa z drugiej strony. A w dzisiejszych czasach wszyscy słuchają: Youtube'a, Spotify'a, SoundCloud'a, włączają to z telefonu, są przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do tego, że włączają w telefonie po prostu klip Bruno Marsa, i on na głośniczku telefonu brzmi no dobrze, nie? Tylko, że nad klipem, nagraniem Bruno Marsa Pracują takie głowy światowe i miksują, produkują, że to brzmi na każdym głośniku rewelacyjnie. I teraz wyobraź sobie, że coverbendzik z Warszawy, który wszystko robi własnym sumptem, ma zrobić nagranie, które będzie brzmiało tak samo dobrze, bo jeżeli będzie brzmiało dziadowsko, wiesz, jak się śmieje z dyktafonu, z remizy, to ktoś po powie sobie, no po co mam brać coverband, który tak dużo kosztuje, skoro ja wezmę DJ-a i zabrzmi to świetnie. Jakby Problemy techniczne. Drugą rzeczą, zrób sesję zdjęciową, a później wokalistka wyjeżdża na wspomniany kontrakt, za granicę zmieniać się wokalistka i ktoś pyta: Będzie inna dziewczyna, masz kogoś na zdjęciach. Zrób. Yy, no, tak naprawdę, sama obsługa klienta, spotykasz się i za każdym razem, jak rozmawiam z ludźmi, to tłumaczy, że nie jestem wielbłądem. Opowiadam o rzeczach, które w zasadzie mógłbym. Ja nawet spisałem w formie tak zwanego. Yy, gotowe pytania i odpowiedzi, nie? QA, kiedyś się na, na to nazywał faku tak zwane, mówiąc po polsku. Ale tego nikt nie czyta, bo ludzie się chcą ze mną spotkać, jeszcze ja to lubię. Dobra, ale tak trochę ponarzekaliśmy, ale powiedz mi jeszcze, co wyjątkowego znajdujesz w tej pracy? Wyjątkowe jest to, że jestem sam sobie sterem, żeglarzem, prawda? To jest okrętem. Tak. Um, więc prowadząc cover band, um, mając oczywiście na sobie, na sobie bardzo dużo zobowiązań i takiej odpowiedzialności, um, nie muszę się podporządkować. Jadąc na kontrakt, podporządkowuję się temu, że mnie trzy miesiące nie ma w domu. Może zarabiam dobre pieniądze, może zwiedzam zwiedza świat, ale ja nawet robiąc to, co robię, jak jadę do fenomenalnego miejsca, no nie wiem, gramy w hotelu głębiewskim, jakimś tam, Wiktoria, gdzieś tam, Narwil. Jak jadę na taki, na taki wyjazd z przyjaciółmi, mam wolny czas, czy z rodziną, spędzam, kurczę, cieszę się, spa, coś tam, wiesz. A w momencie, kiedy jestem z to nawet jak skorzystam z sauny, to tylko dlatego, że mam trochę wolnego czasu i idę się pr przygotować mentalnie do tego, że za chwilę wychodzę na scenę. Nie cieszę się tym w taki sposób. Więc myślę, że dla muzyków, którzy zbizały świat, jeżdżąc na kontrakty, Parę, wiesz, pierwszy tydzień czy dwa, to jest zajawka, a później to jest po prostu trudna praca, gdzie każdego dnia ktoś przychodzi, rzuca ci nuty na pulpit, grasz show, grasz czasami to samo dzień w dzień, bo, y, znaczy, przy, może nie w dzień w dzień, ale prawie, że wiesz, zależy, że ktoś gra kombo, czy ktoś grasz show w ja Miałem taką propozycję, wycofałem się z tego dosyć, nawet w ostatniej chwili, bo po prostu. Byłem bardzo blisko narodzin dziecka i wróciłbym już po, 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 po narodzinach i pomyślałem sobie, że nie chcę tracić tego elementu. Um, podobnie jest granie w orkiestry, big bandy. Jest jakiś szef, ktoś ma jakiś pomysł, jest jakiś menedżer. I nawet oglądamy takie filmy, wiesz, Mobile Blues czy inne filmy, które może skrótowo, ale pokazują, że ktoś podejmuje za mnie decyzję i w sumie jakbym był na jego miejscu to być może bym pało do tego pełnym zrozumieniem, no bo trzeba zarobić, zespół musi zarobić, musimy zrobić jakoś, wiesz, la, la land. Nie przypadam akurat za tym filmem, ale jest tam taka historia, nie? Człowiek dokonuje wyborów i, i musi się podporządkować. Oczywiście ktoś powie, no, pani Marcinie, ale pan na weselach, ludzie chleją wódę, pan patrzy na to wszystko, a my jeszcze w ogóle, wiesz, nie pijemy, jak gramy, mamy takie założenie, mm. lubimy profeskę. A ja myślę sobie, ale ci ludzie się dobrze bawią, przybijają mi piątkę i ja jestem elementem tego, że daję innym ludziom radość, szczęście. To jest w ogóle mistrzostwo. I jeszcze do tego, że, że nie muszę się podporządkować, a z ludźmi, z którymi to robię, cieszymy się wspólnie, że to robimy. To jest w ogóle najlepsza sprawa w tym, co robię. I koszt jest bardzo prosty. Przez to, że nie jesteśmy zespołem na każdej okazji, bo nie gramy disco polo bo nie gramy 10 godzin, bo łączymy nasz występ, wiesz, z setami DJ-skimi. Póki gramy na żywo, to gramy na żywo. Pewnie jeszcze... Tak, to tak, to... tak, zaraz będziemy właśnie do tego przychodzili. Ale wiesz, ludzie nas, wiesz, 90% Polski nas nie wybierze, bo dzwonią, słyszą cenę, słyszą, że nie gramy do 5 czy 6 nad ranem na żywo. Jeszcze za taki pieniądz? Proszę pana, to te instrumenty ze złota, więc... To jest problem. Trzeba dotrzeć z promocją bardzo daleko, bardzo szeroko, mieć dobre materiały i znieść z pokorą to, że dziennie mam na skrzynkę mailową 20 zapytań, i e, co z tego? I efekt jest taki, że w miesiącu nie podpisuję 20 razy 30 umów. No tak, ale właśnie zgodnie z tymi zasadami, które sobie ustaliłeś, i tym, że nie jesteś ciastkiem z i nie chcesz każdemu dogodzić. Nie masz, nie masz na zasadzie, nie chcesz po prostu brać wszystkiego. Ten klient, który do ciebie przychodzi, też jest taki, który zgadza się z twoimi zasadami, i tu już jakby trochę masz z głowy cały ten problem, właśnie tłumaczenia, opowiadania, dopasowywania się, no bo ten klient już wie, z kim będzie miał do czynienia. Dokładnie, wiesz, to, to jest polaryzacja rynku i tą polaryzację możesz robić sztucznie, ale można. I to się robi cenowo zazwyczaj, prawda? Mm -hmm. Co się stanie, jest dla wszystkich, co się jest drogie, sprzedaję odkurzaczy, muszę pojechać do człowieka specjalnie, nie? Ehm, ale za to kosztuje ten odkurzacz 500 tysięcy złotych. E, ale wiesz, ale chodzi też jeszcze o jedną rzecz, że zaczyna być mega frustrujące w pewnym to, że yy, masz świadomość, że wkładasz trzy razy więcej pracy w, w zwykłego joba i to trzeba się uzbroić. Takie mentalne, wiesz, e, przy, zrobić sobie mentalne przygotowanie, żeby później mieć e, pewien spokój duszy, wiesz, że, że nie robisz tak zwanych pustych przebiegów. I to wiesz, jesteśmy muzykami. E, mamy świadomość tego, że możemy włożyć bardzo dużo energii w dzieło artystyczne, wiedząc, że finansowo nam się to nie zwróci, ale mamy wiesz, to jest też taka fajna zasada, którą mi kiedyś powiedziała w ogóle moja teściowa. Zasada 3P. Ona jest muzykiem, nie? I to bardzo fajna zasada. Prestiż, przyjemność, pieniądze. Jeżeli coś robisz w muzyce, jeżeli masz spełnione te 3P, czyli koncert, impreza prestiżowa, dobre pieniądze jeszcze ci przyjemność, najlepiej na świecie. Rób to jak możesz najczęściej. Jeżeli masz 2P, jest nieźle. Na przykład, wyobraźmy sobie imprezę, gdzie nie masz pieniędzy w ogóle. Wielka Orkiestra Światecznej pomocy. Ale masz prestiż i masz przyjemność z występu. Super. I Jeszcze masz poczucie tego, że coś zrobiłeś dobrego. No re rewelacja. Masz jedno P, na przykład tylko pieniądze, to to jest ta sytuacja, o której na początku rozmawialiśmy, rozmawialiśmy muzyków. Muszę to zrobić, się tego wstydzę, nikomu o tym mówić nie będę, a jak tylko będę miał cokolwiek innego, to rezygnuję z łatwością. Poza tym słyszałem też, były robione takie badania, prawdopodobnie przez amerykańskich naukowców, na temat tego, że im gorszej jakości masz pracę, tym potrzebujesz większych pieniędzy, żeby tą pracę wykonywać, w sensie żeby w ogóle dojechać z zadaniem do końca. Bo żeby to kompensować. Tak, sobie. żeby sobie w jakiś sposób to zrekompensować. Ponieważ chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dobrej praktyce zarządzania zespołem, to ty wspomniałeś już trochę o rodzinie i o tym, że masz życie prywatne, wiadomo. No właśnie, jak to jest, bo tak, spotkania z klientami, próby z zespołem, pilnowanie strony internetowej, Facebooka, kręcenie promocyjnych filmów, księgowość, administracja, realizacja dźwięku, dużo tego jest. Można by tak. jeszcze długo wymieniać. Jak ty sobie to pogadałeś logistycznie, żeby to wszystko się jakoś spięło, zmieściło w 24 godzinach? No, zupełnie niepolskie podejście w wielu kwestiach <laughs> przejawiam, Dlatego, że y, bardzo ważne dla mnie odkrycie, które sam odkryłem, ale oczywiście ja dużo też słucham ludzi. Jestem gaduł, tj, Tomek zresztą o to dobrze wiesz, bo my się znamy, y, od y, paru lat, pa, parunastu, nie, dziesięciu jeszcze, <ścoughs> czy już dziesięciu? Już nastu. Ach. Słuchaj, y, jestem gaduł, co mi w pewien sposób ułatwia może kontakt międzyludzki, ale to też dla wielu osób jest męczące. Ja się uczę tego, żeby starać się jednak w miarę merytorycznie docierać, a też charakteru nie przełamiesz. Ym, ważne jest to, żeby sobie pomagać innymi ludźmi. Ludźmi, którzy są gotowi z Tobą pracować, którzy cię darzą zaufaniem i na których możesz liczyć. Słuchaj, to ja mam taką propozycję, bo tu przygotowałem kilka takich pomocniczych pytań a propos tego, Śmiało. a propos tej logistyki. Kto u Ciebie podpisuje umowy? Ja. Mam działalność gospodarczą. Umowy są na mnie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Sax and Six, oczywiście. Aczkolwiek bywa tak, że z jakichś przyczyn logistycznych może to zrobić wiesz, połowa muzyków, którzy ze mną pracują. Nie, nawet chyba większość, każdy jest na działalności. Z racji tego, że robią oprócz ze mną działań, to jeszcze swoje. Ale generalnie za band odpowiadam w całości ja, prawnie. Mm. Prawnie i nie tylko prawnie. A Zdarza ci się brać na przykład kilka imprez pod rząd? Tak, nawet chętnie. Jak znoszą to muzycy? Bardzo się cieszą. Ale to, wiesz to jest wszystko to, o czym rozmawiamy, że nie robimy wszystkiego sami. Ja też nie robię wszystkiego sam, po pierwsze. Jest kierowca, który nas wiezie. Mamy zewnętrzną ekipę techniczną, też przyjaciół, z którymi ja często mogę im pomóc, wiesz, przy mniejszych imprezach też pomagam mówię, jakby w instalacji, nie? Ale generalnie jestem, to nie jest tak, że mam w, w garażu przyczepkę ze sprzętem i jeżdżę. Współpracuję z przyjacielem, który ma firmę nagłosieniową. Dzięki temu, że ja mam z nim stałą współpracę, jest też dobrym znajomym, to mam dosyć dobre ceny. Nie będę tutaj oczywiście wchodził w szczegóły, bo to są pewne układy, które mam nadzieję, że jednak wszystkim opłacają. Yy, dogaduję się też w taki sposób, że zespół nie gra 10 godzin, tylko gra, jak to jest wesele, to tak zwany dłuższy, dłuższy event, wiesz? I to też pomaga muzykom bo jak grają do pierwszej 30, to nie są w stanie funkcjonować w ogóle, bo, bo wiesz, stracić głos na jednej imprezie może osoba, która później cały tydzień sobie go leczy, ale jeżeli Monika ma studio, uczy śpiewania, ona pracuje z ludźmi, ona może zagrać nawet trzy koncerty z rzędu, ale koncerty, a nie dziesięciogodzinne imprezy. Czyli właściwie te imprezy z tobą to bardziej są zbliżone do charakterów weselu. Są krótsze, są bardziej intensywne. Ci muzycy mają więcej siły, więcej energii też, które mog którą mogą wygenerować. A czy wesele są do eventów, tak? O to ci chodziło? Tak, tak, tak. W, hmm. w sensie no, hmm. nawet bardziej do koncertów, no, bo jeżeli hmm. mówimy o krótszym czasie, no trudno wiesz, nazwać koncertem coś, co trwa 9 godzin. Oczywiście są takie przypadki w historii muzyki, hmm. pewnie może, moglibyśmy tutaj wymienić, ale no wiesz, jeżeli wesele trwa 10 godzin, no to no, nie sposób jest wygenerować takiej hmm. samej energii, jaką wygenerujesz w ciągu półtora Godziny. Tak, a Gans, Gansi na Śląskim zagrali 3.40. Byłem, mierzyłem zegarkiem w ręku naprawdę, więc da się i to, wiesz, całkiem energicznie. No i zobacz, jak teraz wygląda Axel Rose. No, wiesz, ale powiem ci, że myślałem, że jak jechałem na ten koncert, byłem przekonany, że będzie gorzej, że przez połowę koncertu w ogóle go nie będzie na scenie, a dawał radę. Także, no ale... Wiesz, to nie jest tak, że my teraz zabieramy coś ludziom. Chodzi o to, żeby zrobić to w taki sposób, żeby. Czy nie do końca może jest zawsze możliwe, bo jeszcze nie urodził się taki, co by każdemu dogodził. Nie? Są takie hasełka, które pomagają na co dzień. Nie? Eee, natomiast wiesz, impreza weselna musi trwać, bo ona ma pewne etapy. Może się na to obrazić, bo ja to jestem gwiazdą. Ja grałem z Whitney Houston, proszę Ciebie. Co z tego, że Houston była włączona prawda, przez DJ, ale grałem z nią, prawda? I. Yy... A jeżeli podejdziesz do tego ze zrozumieniem specyfiki imprezy, ale z rozwiązaniami gotowymi, do których jeszcze potrafisz przekonać, nie na, na takiej, no dobra, y, damy im e, coś, wiesz, niefajnego opakowany w łany papierek, bo często wiesz, firmy duże tak robią, tak działają, nie? E, tylko naprawdę myślisz o tym, żeby znaleźć rozwiązanie, które będzie świetne dla wszystkich. To się da. My na przykład mamy taki patent i to wiele zespołów. E, coverowych tak robi, że łączymy występ zespołu z występem DJ-a. Ale ponieważ ja też zajmuję się DJ-ką, długo fizycznie jestem w stanie, to, to DJ-em jestem ja. Więc konferencja na imprezie się nie zmienia. Muzyco o 30 albo jadą do domu, jak impreza jest w okolicach Warszawy, albo... I tak jadą zazwyczaj do domu, bo mamy kierowcę i oni sobie pakują się i jadą. Nie są obciążeniem dla nikogo. Nie masz takiej sytuacji, że jest godzina 3.30 i na scenie jest więcej ludzi niż na parkiecie, nie? A z drugiej strony ten DJ to też nie, nie ma funkcji Zapchaj dziury, no bo wspominaliśmy o repertuarze. I teraz popatrz. Masz gościa na weselu. Krzysiek. To jest brat ojca panny młodej. On ma za tydzień rocznicę ślubu. I on chce zadedykować swojej żonie kawiarenki. No zespół tego nie gra. I on przychodzi po tej pierwszej trzydzieści i mówi Pani DJ, -u, bo miał taką prośbę. Wie pan. Ja rozumiem, wszystko fajnie, tam gracie i tak dalej, ale my mamy taki utwór. I ja mogę spełnić jego życzenie. On się ucieszy, on weźmie tańca Krystynę zatańczą. I masz yy, po pierwsze zespół się nie katuje tym, że teraz ktoś przychodzi i mówi, zagrajcie, jesteś szalona. No dobra, nie gramy tego, ale no bardzo proszę. Tylko masz etap imprezy, który jest po pierwszej 30, to jest mniej już oficjalny etap. Każdy może przyjść, zamówić co chce, a jeżeli młodzi wyrazili mi zgodę, ja też z młodymi się spotykam i rozmawiam o każdym elemencie imprezy, więc ja często dostaję życzenia, listę repertuarową. repertuarował. Jeżeli wyrazili zgodę, będzie zaraz miks pięciu numerów disco Polo. Proszę bardzo, jesteś szalona, łobuzo, na tańczy dla mnie. Nie cieszę się z tego, nie jestem szczęśliwy, ale są ludzie na tej imprezie, którzy bawili się świetnie przy zespole. Ale na co dzień słuchają ich opolo i też się są szczęśliwi, że ktoś uszanował ten ich taki gust, jaki jest. No właśnie, bo ty masz różne doświadczenia też i z groniem takich imprez i też właśnie z klientami. No i często ten klient taki weselny, no, no, trudno od niego wymagać, żeby znał się na muzyce, on po prostu chce się dobrze bawić, Dokładnie. przychodzi do ciebie, e, stara się coś tam wyartykułować. No, panie Marcinie, no, żeby było super i tak dalej, to jest dla niektórych ludzi najważniejszy dzień w życiu. Ale wiesz, e, też. E, piszę w opisie zespołu, że zespół nie jest dla każdego i nie na każdą okazję. Takie hasełko. Zespół naprawia każdą okazję. I dzwonią do mnie ludzie, którzy ewidentnie, wiesz, no, spodobało im się nagranie, ale ewidentnie ciążenie jest takie, że oni mówią no fajnie gracie, ale my potrzebujemy disco polo, tylko chcemy, żeby zespół grał zawodowo. No ale musi grać przez połowę imprez disco polo. No, to tłumaczy im grzecznie, że no, my nie gramy i jeżeli ludzie są nastawieni na disco no to albo się będą idytować. Bez alkoholu to człowiek się idytuje po cichu, ale każdy z nas, jak wiesz, się wyluzuje troszeczkę używkami. To jest normalna rzecz. To pewne bariery gdzieś tam opadają i to jest i fajne, bo się ludzie coraz lepiej bawią, ale też jak coś nie pasuje, to coraz głośniej zgłasza uwagi swoje, wiesz. Jeszcze mi się nie zdarzyło, że przyszedł do mnie metal na imprezie i powiedział: Gościu, kiedy w końcu łączysz Slayera, ile można się bawić do tego, prawda? Tam nie wiem, perfektu czy czegoś tam, ale zdarzyło się wielokrotnie, że przyszedł ktoś powiedział: Gościu, jak nie włączysz czegoś normalnego, to po prostu zaraz cię stąd wyniesiemy. No i e, oczywiście bez regoczynów gramy raczej w fajne kulturalne imprezy, ale wiadomo, no, alkohol też działa. I e, do czego zmierzam? że bardzo ważne jest to, i to by było świetne, jakby na rynku muzycznym w Polsce to działało, żeby była fajna polaryzacja, wiesz, nie na zasadzie robię to, bo muszę, tylko ktoś ma zajawkę na Dichopolo jest zespołem, który robi disco polo. I robi to zawodowo. Robi to zawodowo, gra na wesela, ktoś jeszcze się cieszy, że zamówił sobie zespół disco polo, ktoś inny robi to, co my, są zespoły, które grają na rockowo i znam takie zespoły i grają wesela, wiesz, typu dwie gitary, bas, gary i darcie japy. I najbardziej popowy numer, jaki grają, to jest, wiesz, manam. A, a tak poza tym to jest po prostu rokowizna. Super. Natomiast rzeczywiście yy, 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 uważam, że to połączenie zespołu z DJ-em daje szansę na to, żeby zawodowi muzycy nie bali się zagrać takiej imprezy i dali z siebie wszystko. Mhm. Właśnie jeszcze zanim przejdziemy do tych muzyków i o tym, w jaki sposób... Muzyk powinien według Ciebie podchodzić do grania wesel. To jeszcze porozmawiajmy o wedding planerach, bo też pewnie masz z nimi jakiś tam kontakt. To jest ostatnio popularne zjawisko. Mnie też grając imprezy weselne zdarzyło się mieć okazję poznać takie osoby. No i różnie to bywa. Czasem to są osoby wyluzowane, z którymi można się dogadać, które nie tworzą ciśnienia, chociaż mają jakiś tam harmonogram założony do wypełnienia, ale czasem jest tak, że to są osoby, które. Co do sekundy mają wszystko wyliczone i to już wiadomo z góry, że to się nie uda, i po prostu zaczyna się robić ciśnienie. Tak, tak. Z Wedding plenerami jest yy, problem się zaczyna dużo, dużo wcześniej. Wiesz, bo jeszcze jak to jest zespół typowo, tak nazwy używam takich określeń bardziej, żeby były słowa klucze. Nikogo nie chcę absolutnie uradzić. Ale umówmy się, zespół agencyjny, to jest taki zespół, gdzie po prostu muzycy skrzykują się na jakiś repertuar i tylko grają. Wtedy, jeżeli masz imprez do, do poprowadzenia, to bierzesz zewnętrznego konferencję, raczej Na Nagłośnienie bierzesz od zewnętrznej firmy, oświetlenie od zewnętrznej, tak? i każdy element, i DJ-a też zewnętrznego. To działa sprytnie i wiele agencji tak funkcjonuje. My jesteśmy zespołem, który ma doświadczenie takie, że z jednej strony oczywiście możemy wystąpić tylko jako zespół grany koncert i tak dalej, czy właśnie na, na weselu, ale. Ponieważ ja prowadzę imprezy i też prowadzę często klientów od początku, od podpisania umowy i o wielu rzeczach rozmawiamy, a klienci nie mający wedding planera o wielu rzeczach nie wiedzą, zadają pytania i przy ustalaniu planu, który mi jest potrzebny, żeby to zrobić dla nich. Tak jak ja zawsze mówię, że ja sobie wesele już miałem w życiu, to jest ich wesele. Więc zróbmy ich, ich wesela nie moje. I um, z wedding planerami jest tak, że wedding planner planuje dużo więcej niż ja. On ma bardzo dużo odpowiedzialności. Generalnie świat się stał dużo bardziej rozczeniowy. Zwłaszcza klient, który ma pieniądze, wymaga tego, że skoro już płaci, to wszystko ma być tak, jak on sobie wymyślił, ale ma być super idealnie i często jednak plane, że niektórych znam bardzo blisko i się przyjaźnimy wręcz. No i z racji na taki prestiżowy trochę charakter zespołu, no bo po prostu cena i to, co robimy, niestety. U, plasuje nas niestety, stety, w takiej e, półce prestiżowej. Niestety, dlatego, że naprawdę y, no, y, walczy się o klienta, tak? E, bo klienci są bardzo wymagający. E, a stety, dlatego, że robimy to, co chcemy. Ale e, wracając do planerów, e, wiesz, to jest tak, że oni są zestresowani całym przedsięwzięciem, bo to jest wybór nie tylko tego co y, będzie się działo na weselu i zabawy weselnej za przeproszeniem to jest najmniejszy problem tylko wiesz jaki ma odcień suknia że ta suknia która przyszła ona nie do końca wygląda jak ta co była mierzona bo mierzona była na wyższy wzrost i była podpięta i ona wtedy inaczej się układała i to są rzeczy których my w ogóle nie kumamy no kurczę suknia, no stary. Yes, <laughs> suknia to garnitur, jest stary. jest to no jest winietki przy stołach rozumiesz to no, karteczki z imionami no Mogę obejrzeć na stronie 10 rodzajów, wybiorę jeden, nie zatwierdzę. Nie. One, wiesz, godzinami rozmawiają o tym, już są zamówione, i wtedy dzwoni panna młoda Agnieszka do wedding planerki Agaty i mówi: Agata, wiesz, co butelki ci podsyłam? Zdjęcie było ostatnio wpadło, i takie jest, nie? I ona wszystko wywala do kosza, zamawia kolejne, wiesz. I, i teraz wyobraź sobie, jeżeli one mają tak dużo obowiązków. Nieważne ile zarabia, wiesz, ale i, 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 i później przychodzi zespół i ona mówi i słuchaj, to tak, na wejściu przywitanie chlebem i jest przed salą, a zespół mówi tak, no ale my nie wychodzimy przed salę, wiesz, no, my gramy ze sceny, a co możecie zrobić, no bo tutaj młodzi chcieli przed salę tak tradycyjnie, bo oni są, młoda z Włodawy, młody z Lublina i tam zawsze tak jest, po prostu, no tak, no ale my tego nie robimy, no to co możemy zrobić, a on no nie wiem, co możemy zrobić, tak, i, I wiesz, i ona już się denerwuje. Kurczę, no, wzięliby po prostu tę harmonżkę jakąś, no co jak gra na klawiszach, to na harmonżce zagra, tak? Ten na tym fleciku, tam saksofoniku by zagrał. Wokalistka weźmie coś tam, krzyknie tamburyn. tamburyn i zaś 100 lat. Kurczę, jest robota zrobiona. Czemu oni nie chcą tego zrobić, wiesz? I... Y Oczywiście trzeba z planerami rozmawiać. Oni, e, oni nie chcą często takiej, wiesz, fuszerki. Oni robią też wszystko, żeby było profesjonalnie, ale na wielu rzeczach się nie znają, nie do końca rozumieją. E, ten taki sztywny plan wynika z tego, że oni są też jakoś rozliczani, jak coś nie wyjdzie. To my tego nie wiemy, ale klient później się okazuje, że on to zauważył, wiesz. E, są różni klienci. E, zespoły na przykład, wiele zespołów mówi, dobra, my gramy 45 minut set i schodzimy ze sceny I teraz Kuchnia jest niegotowa z czymś. Ładny planerka, jak ma, wiesz, że goście siadają do stołów i nie ma w tym czasie niczego, no to jest problem, nie? bo to wszyscy goście zauważają. Więc zaczyna ustawiać na ściśle kuchnię z zespołem. Najlepiej po pół godzinie, żeby mieć, wiesz, o te 15 minut jeszcze zapasu zespołu. I powstaje, wiesz, w dobrej wierze powstaje taka po prostu wynaturzona koncepcja wesela, że ty stoisz po drugiej stronie, już kurczę. Ja mam w 15 minut ustalił plan, zrobiłbym to lepiej. Impreza byłaby z luzem, bez stresu, i, bo, i, i wiesz, a, a, a tu się wszyscy stresują, jeszcze cokolwiek wyjdzie nie tak, to dziewczyna po prostu przychodzi i drze, bo już jej się ulewa, drze Nie nieraz, się zdarza. I, i, I wiesz, i emocje wchodzą, które nie pomagają. Czyli po raz kolejny dochodzimy do y, wniosku, że trzeba po prostu z tymi osobami rozmawiać wcześniej. Tak. Najbardziej poznać się nawet z tą osobą, żeby jakiś taki kontakt był. typu nie, że spotykacie się dopiero na imprezie i tam już jest napinka, tam już jest dużo stresu. Ja nawet przy imprezach z wedding planerami robię co mogę, żeby było takie spotkanie przed imprezą. I to też się, niestety pojawiają się emocje, które ja staram się wiesz, i żartem, wiesz, familiada, Karol Strasburger, prawda? sucharek musi jakiś być rzucony, i Klasyka. czasem to pomaga, nie? nie zawsze bo czasami widzę, że się jeszcze bardziej ludzie napinają, że wiesz, minuta spotkania została zmarnowana na głupi żart, ale rzeczywiście staram się nawet przy, przy imprezach z innymi planerami spotkać, przegadać plan, powiedzieć, co my możemy zrobić, co uważam, że zadziała i yy, no i dawać też własne sugestie różnych rozwiązań. No my jesteśmy też bandem, który w razie czego jest gotów zagrać dłużej niż 45 minut, czy wiesz, zagramy godzinę, nam korona z głowy nie spadnie, ale bywają takie sytuacje niestety bardzo trudne, gdzie, wiesz, przedłużamy set o 15 minut, bo miałem tak w tym roku niedawno, bo tort ma być serwowany, wiesz, o dziewiątym, No to gramy do dziewiątej. I o dziewiątej ja szybko, wiesz, tam, szybka komunikacja Marcin, zagrać dłużej, bo miały być zimne ognie na torcie, a nie ma zimnych ogni. Ja mówię, dobra, to ile? No 15 minut. I mi się okazało, że szefowa wysłała pracownika do miasta obok, bo nie mieliśmy ognia, musi pojechać, kupić, przywieźć. To nie jest 15 minut. jakby ktoś mm -hmm. powiedział, zrobilibyśmy przerwę i um, goście gości by sobie pogadali, gramy dalej i tort jest godzinę później. A w efekcie myśmy tak przedłużali po 15 minut i zagraliśmy set, który trwał godzinę 40. Masakra, wiesz, ludzie są, a jeszcze jest do zagrania trochę, także elastyczność czasem się opłaca, a czasem. Się myści. Okej, okay. powiedz mi trochę jeszcze, jak to jest od strony bycia muzykiem. Z jakim nastawieniem w ogóle taki muzyk powinien podejść do grania wesel? Jak sobie ułożyć tę relację z kolegami z zespołu, z tobą jako z szefem, jeżeli na przykład trafiłby do ciebie do zespołu? U mnie jest w miarę dobrze, bo ja oso osobom, które dołączają do zespołu, wysyłam link do Dropboxa, linki do prywatnych nagrań na YouTubie, gdzie mamy wiesz aranże kawałków, mamy kwity do numerów i często spotykam się z taką opinią. Często właściwie zawsze dostaje feedback od muzyka, który gdzieś tam jest Czasem na zastępstwie a, Że jest w szoku, że to jest tak przygotowane Ale musimy mieć świadomość, że nie każdy Przecież wiesz, wiesz, że masz do wszystkich numerów kwity Że masz nagrywki i, i, I on wchodzi i tak naprawdę może wykonać pracę domową I wie, co będzie się działo Jest w stanie się przygotować I wtedy jedna próba Dwie próby, jak jest zawodowcem a w wyjątkowych sytuacjach, nawet bez próby, zależy jeszcze jaki instrumentalista i jest w stanie zagrać imprezę. Czyli dopuszczasz, dopuszczasz zastępstwa? No, musisz dopuścić zastępstwa, jeżeli zajmujesz się takim biznesem. Aczkolwiek, co zrobić, żeby nie mieć zastępstw? No, trzeba ludziom dać dobrą jakościowo robotę. Czyli wracamy do punktu, gdzieś tam jednego z pierwszych punktów, nie? Jeżeli człowiek będzie miał więcej niż to jedno pieniądze, będzie miał też przyjemność, i będzie czuł, że nawet grając na weselu, to jest zespół prestiżowy, to rezygnować z tego będzie w wyjątkowych sytuacjach. I ja tak samo bym rezygnował z tego w bardzo wyjątkowych sytuacjach. No nie wiem, dzwoni do mnie ten John osobiście, bo od agentów <grym grym> nie odbiera telefonu, nie żartuję. I jest potrzebny saksofonista. No nie wiem, i naprawdę mi zależy na tym. Ale to ja generalnie jestem zawsze. Aczkolwiek to pomaga bardzo właśnie takie podejście zawodowe, i muzycy wchodząc w to dobrze się z tym czują. Jeżeli ja wchodzę do innego zespołu na wesółko, na Dobika, to niestety liczę się z tym, muszę się z tym liczyć, że nie będę miał tak przygotowanych materiałów, że będę grał w, być może w składzie, w którym nie będę się czuł komfortowo. Więc dla mnie najważniejsze jest to, że że wizerunek, który ja prezentuję sobą, to nie jest, yy, to jest mój wizerunek zawsze. Nieważne, gdzie dołączasz. Możesz dołączyć do najgorszego DJ-a na świecie, co mi się zdarzało. Bo na przykład ktoś mnie poprosił, ja miałem wolny termin, mówił, Marcin, zrobiłbyś show. No tutaj tutaj mam ja fajny wodzilej będzie DJ. I DJ, wiesz, no, robi DJ-ka taką, że włącza kawałek, wycisza, włącza następnie i zgłaśnia. No masakra typu i playlista przygotowana. Ja mówię, wiesz, wrzuć ten numer. Ale wiesz, ja tutaj już mam, bo tak, wiesz, mam taką listę. No i kurczę. Yy, I teraz ja mogę stać tam obrażony, że to w ogóle nie są warunki, w jakich ja chcę pracować, a mogę wziąć rurę dać mu telefon, odpalić ze Spotify'a numer, wiesz, jakiś tam background, bo on nie ma, wiesz, czy, czy skądś tam mam swoje podkłady kupione. I zrobić robotę. Ale, wiesz, podkładów nie mogę mu dać pendrive'a, bo on nie włoży, wiesz. No to po prostu daję mu telefon na jacku, wpina i tutaj po prostu szukam szybko na Spotify, hmm. przygotowuję i robię show. I później ten wodzilej do mnie dzwoni, Marcin, słuchaj, może byś zagrał, bo mamy taką sztukę. Albo ludzie na tej imprezie mnie zapamiętali, gdzieś tam ktoś podszedł, wziął wizytówkę. Ja prezentuję e, siebie. Więc jeżeli... Idziesz grać gdzieś doba w zespole weselnym, dogrywać do DJ-a i tak dalej i włożysz w to serce i zrobisz z tego artystyczną sztukę, to zawsze ci się to opłaci, a w najgorszym wypadku nie stracisz. Po prostu. To jest tak. moja rada dla wszystkich, wiesz, naprawdę. Czego, by, czego byś jako muzyk nie robił... A wiadomo, że musimy zarabiać i szukamy tych sposobów. I te sposoby będą e, niestety cały czas e, nie do końca pokrywały się z wyobrażeniami. A jeśli są zastępstwa, jeszcze wrócę do tego, i zdarza się to na przykład a propos wokali, to konsultujesz to albo informujesz klienta o tym? Wiesz, to są czasami wypadki nagłe. To, to jest w, ogóle, w naszym przy, przypadku zazwyczaj, jak są zastępstwa, to są wypadki nagłe. Czyli na przykład dzwoni do mnie w środę Monia i mówi Marcin, co jest taka sytuacja. A ty mówisz, halo, halo, kto to? Marci, bo ja już rozmawiałam z koleżanką, pisząc na że bo nie mogę mówić. I wiesz, rozmawiałam z dziewczyną. Nie jesteś dzwoniona. Tak, a to jest najgłupsze, co można zrobić, wiesz? W ogóle ktoś się wysypie na imprezie, zrobi coś źle, ale ewidentnie zawalił. I jak ja parę razy wiesz, mam masę błędów w ogóle w swojej historii, które mam w głowie, i myślę, po co. Po co ja to zrobiłem? Bo wiesz, bo też mam jakiś charakter, też wiesz. E, z ludźmi trzeba umieć rozmawiać, z wszystkimi. I e, nie należy psuć sobie, nawet jeżeli z kimś nie dogadujesz się, rozstań się, no trudno. A po co robić jakieś sceny? To, to wraca. Dobra energia zawsze wraca i zła energia zawsze wraca. To jest czego byś w życiu nie robił, a jak robisz coś takiego jak ja, gdzie ewidentnie się podkładam wszystkim, bo pracuję z muzykami. Którzy są świetnymi muzykami, lepszymi ode mnie w ogóle wiesz. Typu, wiesz, że śpiewa obok mnie wokalistka, która jest, no, jakby to jest tylko kwestia czasu. I, ja, i moim marzeniem by było, żeby grać w jej zespole, wiesz o co chodzi. Ale ja tutaj zarządzam sytuacją. No więc yy, to jest bardzo ważne, żeby, żeby umieć się dogadywać i żeby w tym był element przyjaźni. No i jeżeli ktoś się wysypuje w takiej sytuacji. To najgorsze, co można mieć, to Wtedy szukasz rozwiązań. Ja jestem tak dogadany z muzykami, że każdy szuka zastępstwa za siebie sam. To bardzo pomaga, bo też po prostu rozmawiam uczciwie od początku, że jeżeli ty nie możesz zagrać, bo się rozchorowałeś, cokolwiek, no to ktoś, to przyjdzie za ciebie zagrać go gra, tak jak ty byś zagrał. Jeżeli on położy sztukę, to tak jak ty byś położył. To tą odpowiedzialność. To jest normalna sprawa. A że im się podoba praca w zespole ze mną i nam się wszystkim podoba, to też wkładają to serce. Ale też idziemy na kompromisy, bo jestem potrzebny, żeby przygotować takiego człowieka, to jadę, poświęcam mój czas, bo jesteśmy kolegami, pomagamy sobie. A co z klientem w takiej sytuacji? No jeżeli masz mm, wesele i jest środa, ja już jestem po spotkaniu omawiającym imprezę yy, i to zastępstwo nie wpłynie na jakość imprezy w żaden sposób, to zdarza mi się już nie robić tej informacji klientom, bo wiem, że no to jest trochę nie w porządku. I to jest, mam bardzo dużo rozterkę zawsze. To zależy od tego, z kim rozmawiam, jacy są młodzi, jaki jest klient i to jest też moje ryzyko. To się zdarza naprawdę bardzo rzadko, ale jak się zdarza, to czas się zastanowić, czy taka informacja zbuduje, będzie, nie zburzy spokoju. Bo jak panna młoda ma wchodzić do kościoła z myślą, co się za chwilę będzie działo, bo nie ma naszej Moni kochanej, tylko jakaś tam wokalistka, to to jest bzdura. Nie chcę jej tego zrobić, wiesz. Mhm. A z drugiej strony, ja robię, mam taką zasadę, że 100% uczciwego biznesu wszyscy wszystko wiedzą. Złota zasada, która, jeżeli jest przestrzegana, sprawdza się. Więc, generalnie, jeżeli wiem, bo sytuacja jest w jakiś sposób planowana z wyprzedzeniem, to klienci wiedzą, kto zagra, mają skład zmienia nazwiska. Jeżeli Ktoś jest na zastępstwie i chcą wiedzieć, kto to jest, to wysyłam nagrania. Zazwyczaj to są zawodowcy, wiesz, typu nie gra nasz perkusista, i gra perkusista zespołu. Tak dla przykładu powiem, nie wiem przykład taki, który może by nie to... no Sadowski, prawda? No wiadomo, świetny perkusista. Czy, nie wiem, Brodki, perkusista. I, i, powie, i, I oni wiedzą, że to jest perkusista, który gra, nie wiem, czy z organkiem gra, czy świetny bębniarz i znają go z koncertów i mogą sobie posłuchać. No, nie, no spokój, Marcin, tylko na programie wiedzą, że no, myśmy zagrali niejedną imprezę, próby zrobiliśmy i tak dalej, nie? I tutaj jest totalny spokój Ponieważ y, tak jak w biurze możesz się rozchorować i cię przez tydzień nie ma, i na spotkanie za ciebie idzie Twój kolega, bo, bo, bo jesteś chory, masz L4, to tak samo tutaj. Nikt wesela nie przełoży, kto jest, wiesz, rok wcześniej podpisaliśmy umowę, czy dwa lata wcześniej. No i nie przełożyć imprezy, dlatego że akurat wokalistka ma y, zapalenie krtani. Czyli moglibyśmy to podsumować w ten sposób, że to zaufanie i ta relacja i też z kolegami z zespołu, i też z klientem, powiedzmy, że ona jest, no już jakaś jest. Daje ci ten komfort, że możesz mm, z tym klientem właśnie porozmawiać szczerze albo czasem troszeczkę nawet mu pomóc, nie mówiąc dokładnie, że, że teraz tutaj będzie jakaś zmiana, ale wiesz, że na pewno ci ludzie, z którymi będziesz pracował, których zostali ci poleceni jako zastępstwa, albo których już znasz, że oni zrobią tą robotę i że ten klient będzie zadowolony, bo trochę już go poznałeś, bo już jakąś relację z tą osobą nawiązałeś. Tak, budowanie zaufania. A jeszcze powiem ci tak, bo ja klientów o tym, że nie jesteśmy ludźmi z żelaza i że ja mam zastępstwo na każdego muzyka przygotowane cały czas, bo mam, bo muszę mieć. Ludzi, którzy znają kwity i znają repertuar. Informuję ich, zanim podpiszemy umowę. Także to jest sytuacja, gdzie oni... E, I w umowie mam zapis, że jeżeli coś się komuś stanie, to ja gwarantuję zastępstwo na podobnym poziomie. Tylko pytanie się pojawia, czy dawać informacje w ostatniej chwili. To jest, to jest moja jedyna rozterka. Bo jeżeli to jest wyprzedzeniem, to, to jest oczywista sprawa. Czy w ostatniej chwili dawać, żeby człowiek się martwił czymś, czym nie powinien się martwić. To jest tylko ta rozterka. I e, no, także myślę, że... Martin. Sprawa jest uczciwie postawiona od początku. Patrzę, patrzę na czas nagrania. Mogę ci powiedzieć, że już teraz dzierżysz koronę pierwszeństwa, jeśli chodzi o długość oh moich podcastów. As no, to... always. <laughs> Słuchaj, ale no, mam jeszcze tutaj dwa pytania, które muszę ci zadać. Jedno to jest takie, że kiedy nagrywamy ten odcinek, jest maj 2019 roku. Czy ty jesteś w stanie przewidzieć, co będzie hitem parkietów w tym sezonie? Masz jakiś um, pomysł? Ja jestem zawsze trochę do tyłu. Ponieważ e, my sprawdzamy, co zadziałało. I ja to robię na zasadzie trochę DJ-skiej, wiesz, bo robię sety DJ-skie osobiście i sobie sprawdzam e, numery, e, które gdzieś tam wchodzą nowe, bo to, że jest, wiesz, 58 wyświetleń na YouTube, to nie znaczy i, i, i numer jest przyjęty ogólnie, na przykład No roots, numer, który według mnie jest totalnie wypłacionym numerem i ja go uwielbiam. Też tak uważam, też go bardzo lubię. No, z takich popowych, wiesz. I fajnie się go gra. I gra się go super i ch chciałem go zrobić, ale powiem ci, że ileś razy go, so go odpaliłem na dj miksując go oczywiście i ludzie schodzą. Ludzie jakoś nie czują, wiesz. Nie wiem, ci, którzy, wiesz, to, to mhm. trochę tak jak TD. Dream going dream. A jeżeli ktoś jest, wiesz, z mojego pokolenia i przy tym numerze trochę imprezował, to wychodzą na parkie wszyscy się bawią. Mhm. a to nie jest numer, który ja włączę na imprezie, sam z siebie. T tylko wtedy, kiedy mam feedback, ludzie mówią, słuchaj, takie rzeczy nas kręcą. Wiesz o co chodzi. Mm -hmm. ehm, bardzo fajnie działają numery e, polskich e, muzyków. Na przykład teraz e, żeśmy po prostu włożyli wreszcie do programu Początek. Numer, który nie do końca jest taneczny, ale z racji na całą e, otoczkę męskiego grania i to, że się bardzo pozytywnie ludziom kojarzy, ale zupełnie niepopowy, nie taki, wiesz, nędzny, że tak powiem. Polska muzyka, którą da się zatanczyć, nie jest nędza. Yy, I to taki mógłbym podał przykład bardzo sztampowy, który jest yy, według mnie nietaneczny, a wchodzi. Yy, mm. Bardzo fajnie. I wchodzi też basiście. To jest bardzo charakterystyczna linia basu. Okej, okay, zbliżamy się już do końca. Powiedz mi jeszcze, zawsze dodaję to pytanie, czym dla ciebie jest muzyka? Wiesz co? Um. Moja szona często przypominała taką anegdotkę. Po tym pytaniu, właśnie, od razu przyszła mi ta myśl, więc opowiem. Może w ogóle nie pasuje do pytania. sorry <grym> um. Be my guest. Jak wracałem z wesela, gdzie wszystko było z playbacku, łącznie z wokalami, i przerobiłem naprawdę takie rzeczy, i to jest koszmar. Um. I wracałem, wiesz, jeszcze z Stoku wtedy pociągiem. E, szedłem spać i ona wspomina taką historię, której ja nie pamiętam. Że jest godzina, wiesz, 9 czy 10, ja spałem parę godzin i schodzę, rozumiesz, gdzieś tam wchodzę do pokoju, wychodzę z drugiego pokoju, gdzie miałem tam łóżko. Takie wyższe schodzę, bo tam na te jaki miałem. a ona była u mnie w domu. Jeszcze nie była moją żoną. Ja wszedłem do salonu, wyjąłem płytę z półki, gdzieś tam jazz Big Band coś, włożyłem do twaracza, włączyłem na full, rozumiesz, siedziałem tak, wiesz, skupiony przez. 10-15 minut wyłączyłem, przeprosiłem wszystkich, powiedziałem sorry. Musiałem się odtruć i wróciłem spać. Muzyka, według mnie, najważniejsze dla kogoś, kto kocha muzykę, jak ktoś się nią zajmuje, to powinna karmić duszę człowieka, wiesz? Nie, to może być naprawdę ultra popowa muzyka. Przykładem są zespoły jak Cool and The Gang, które grały disco. Tych, często już, no, cały tekst jest o tym, o, jest fajna impreza. Po prostu bawmy się Ale przez to, że robisz to z duszą Że cię to kręci Że się w to angażujesz Możesz grać najprostszą linię basu Najprostszy grów bębnowy I do tego proste dętki powtarzające się Ale robisz to z serca tu masz tak dużo dodanej wartości że, że karmi to duszę Jak masz nakarmioną duszę To już tylko trochę podkarmić ciało Troszeczkę <grych> Jesteś szczęśliwym człowiekiem i dla mnie generalnie, dlatego się cieszę, że mogę się muzyką zajmować zawodowo, wiesz, i, i, i wyjść na scenę zagrać, czy koncertowo, czy, czy wiesz, dla ludzi. Przede wszystkim, jeżeli ja gram dla ludzi, to karmię swoją duszę i nie tylko tym, że słucham muzyki czy ja sobie gram dla siebie, ale również mogę dzielić się tym z innymi. To jest, to jest tak, jak zrobić operację, uratować komuś życie. Rozumiesz, I masz świadomość, że on żyje dzięki tobie. Kawałek jego życia jest Twoim życiem. Im więcej ludzi uratujesz, tym czujesz, że Twoje życie się jakoś tam rozprzestrzenia, nie? Jest, jest w świecie. To jest trochę taka idea karmy, ale mi się podoba ta idea. I tego życzę wszystkim muzykom po prostu, żeby ta muza była nie tylko obowiązkiem, pracą, sposobem na życie, ale również, żeby karmiła po prostu duszę. Super, Marcin, bardzo Ci dziękuję. Uważam, że ten odcinek jest bardzo ciekawy i powiedziałeś dużo, dużo praktycznych rzeczy, które osoby, które mogą się interesować, czy graniem właśnie na Weselach, czy już to robią, i chciałyby sobie coś zmienić, albo zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony, będą miały okazję właśnie się dowiedzieć od Ciebie, jak ty to robisz. Powiedz jeszcze, jak można cię znaleźć w sieci? Jak można się z Tobą skontaktować? Gdyby ktoś chciał zadać jakieś pytania, albo zapoznać się z Twoim zespołem, z ofertą Twojego zespołu, albo ktoś na przykład szuka zespołu na imprezę. Czasem znajomi mówią: Marcin, nie mam do ciebie numeru. Tam mi messengerem wyszli, nie? Na Facebooku. Ja mówię: Słuchaj, jak piszesz w Google Marcin Odyniec, to jestem na pierwszej pozycji, na pierwszej stronie chyba wszystkie wyniki to jestem ja na drugiej, trzeci też. No to wyszło trochę przypadkiem dzieło, wiesz, pozycjonowania różnych rzeczy, które robię i to, że ja się nie wstydzę numeru telefonu i podaję go do siebie na moich stronach. Więc wystarczy wpisać w Google Marcin Odyniec lub wpisać Saks and the Six. Bez spacji, koniecznie. Bo to są tak krótkie słowa, że jak są spacje, to się ciężko wyszukuje, więc ja hasło, nazwę zespołu zawsze piszę bez odstępów. I można posłuchać zarówno... Może moich artystycznych wykonanie za dużo nie ma, bo ja tak dominuję na YouTubie e, ofertowo niestety, głównie. Ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. Czy na mój fanpage e, prywatny w sensie mój fanpage osobisty Marcin Dyniec, czy na fanpage mojego zespołu Saxon Six. Można pisać, próbować prywatnie też na konto facebookowe, aczkolwiek nie ukrywam, że ja yy, nie zawsze przy, tam te wiadomości czasem trafiają, wiesz, do, są filtrowane, nie? Więc, a na fanpage jak się napisze, to ona się wyświetla po prostu zawsze, więc czasem jak ktoś mnie nie ma w znajomych, to bezpiecznie na fanpage napisać. Zachęcam do kontaktu, polecam wszystkim, którzy nie są muzykami, a chcą wybierać sobie muzykę na jakąś imprezę, żeby się poważnie zastanowili nad tym, co jest po środku. Czyli ja sugeruję brać albo świetnego DJ-a, który włączy nagrania, ale fajnie zmiksuje, ewentualnie poprowadzi, albo konferencjera, albo jak brać zespół, to brać muzyków, którzy grają na żywo i się tym po prostu jarają. To jest, bo to pośrodku te rozwiązania, które są gdzieś tam za karę, Odradzam, a my w ogóle też graliśmy przecież taką imprezę, która też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. To też polecam takie rozwiązanie, gdzie na przykład ktoś oczekuje, że będzie muzyka specyficzna na imprezie i musi być DJ w związku z tym. Ale na przykład chcielibyśmy, żeby na imprezie było trochę muzyki na żywo, fajnej, zawodowej. Myśmy tak grali imprezę z, w zeszłym roku. Tak, zgadza się. I to jest według mnie też bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, gdzie do obiadu czy w przerwach grają fajnie muzycy w trio, w duecie. To mogą być różne składy. I właśnie karmił duszę. Nie? A później jest ten DJ, który spełni każde życzenie, jak są goście, nie wiem, z Bułgarii, z Francji, z Hiszpanii i wiadomo, że zespół grający tylko angielską czy polską muzykę jest nie do końca trafionym rozwiązaniem, a DJ zrobi świetną robotę. Także polecam. Marcin, bardzo, bardzo dziękuję. Życzę ci udanego sezonu i udanych następnych sezonów. No i do następnego. Trzymaj się. Cześć. Do zobaczenia. Najlepszego. to by też życzę jak najwięcej sukcesów. Trzymaj się ciepło. Cześć. Przykład Marcina i jego zespołu, który zagrał już ponad kilkaset imprez, pokazuje, że da się tak zorganizować zespół tak zwany zarobkowy, by zadowoleni byli zarówno klienci, jak i muzycy, którzy w takim zespole grają. Po rozmowie z Marcinem doszedłem też do wniosku, że treści, które możesz tu usłyszeć, są ciekawe również, jeśli sam planujesz zmianę stanu cywilnego lub taką zmianę planują twoi znajomi. Myślę, że warto, żebyś podesłał im link do tego odcinka, żeby go posłuchali, zanim podejmą decyzję o wyborze zespołu muzycznego na swoją uroczystość. Osobiście spotkałem się nieraz z sytuacją, że osoby zastanawiające się nad wyborem zespołu na swoją imprezę nie biorą pod uwagę faktu, że owszem, no może się zdarzyć, że jedzenie będzie gorsze, że miejsce niekoniecznie będzie tak efektowne jak na zdjęciach z oferty, ale to, co zapamiętają goście, to dobra lub zła zabawa, której przyczyną lub której prowoderami są muzycy i wodzirej na tej imprezie. Wybierając zatem zespół czy DJ-a, które niekoniecznie spełnią oczekiwania Twoich gości, to może się okazać, że nawet specjalnie sprowadzony na tę okazję z szef kuchni z Prowansji czy fantazyjnie udekorowana sala za grube tysiące złotych nie dadzą rady uratować imprezy, jeśli muzycy, których wynajmiesz. Nie podejdą do tematu profesjonalnie i elastycznie. I już powoli kończąc, to przypominam i zachęcam do tego, byś zapisał się na newsletter na stronie muzykalności.pl oraz będę zobowiązany, jeśli napiszesz mi recenzję w iTunes. Zdjęcia, które możesz zobaczyć na stronie z tym odcinkiem, czyli muzykalności.pl/05, zamieściłem m.in. dzięki uprzejmości Magdy Magdaleny Trebert. I to by było tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Muzykalności.